mówimy zdarzenia centralne. Są to zdarzenia podczas których e, ciała poruszają się po prostej łączącej środki. E, tak jak w przypadku, tych kul, które mamy narysowane na slajdzie. A więc mamy jedną kulę, która ma masę MA, druga ma inną masę, oznaczyłam ją jako MB i załóżmy, że ta, która ma masę MB jest nieruchoma, natomiast kulka po lewej stronie porusza się z pewną prędkością i ta prędkość początkowa jest oznaczona jako V. Załóżmy teraz, że po zderzeniu, jeśli jest to zderzenie centralne, oczywiście, kulki będą się poruszały wzdłuż prostej łączącej środki mas, a więc tak jak na przykład to co zostało przedstawione, tak jak to zostało przedstawione na rysunku po prawej stronie, czyli założymy sobie, że obydwie dwie kulki poruszają się w prawo. Chociaż tak oczywiście nie musi być, dopiero z rozwiązania tego zagadnienia okaże się, jak rzeczywiście kulki się poruszają w zależności od tego jakie mają masy. Jakie równania są spełnione wtedy kiedy mamy do czynienia ze zderzeniem sprężystym? Jest spełniona i zasada zachowania pędu, która jest zapisana jako równanie 1 oraz zasada zachowania energii. Zasada zachowania pędu mówi, że jeśli właśnie zderzenie jest perfekcyjnie sprężyste, to pęd układu przed zderzeniem jest równy pędowi po zderzeniu przed Zderzeniem cały pęd dotyczy tylko jednej kulki, jest równy masie tej kulki razy jej prędkość, a po zderzeniu obydwie kulki poruszają się odpowiednio z prędkością VA pierwsza i VB druga. Przed zderzeniem energia kulki pierwszej jest różna od zera, druga kulka ma energię równą zero, więc jest tylko energia kinetyczna pierwszej kulki. Po prawej stronie mamy energię kinetyczną kulki pierwszej i kulki drugiej. I teraz kombinacja tych dwóch równań pozwoli nam określić, jak wyrażają się prędkości po zderzeniu y, poprzez masy kulek i prędkość kulki pierwszej przed zderzeniem. A więc y, z pierwszego równania policzymy sobie iloczyn m_b razy v_b. Ten iloczyn jest równy m_a razy v minus v_a, bo przeniesiemy sobie na lewą stronę m_a v_a i wtedy otrzymujemy równanie na m_b v_b. Dalej. Skorzystamy z takiego równania, które zostało wprowadzone w wykładzie 34, które mówi, że prędkość jednej z tych kulek po zderzeniu jest równa prędkości kulki pierwszej plus prędkość przed zderzeniem plus prędkość kulki pierwszej po zderzeniu. I dalej jeśli za Vb podstawimy właśnie to równanie do równania pierwszego, to otrzymamy równanie, które po kolejnych przekształceniach będzie mieć następującą postać. A więc za Vb podstawiamy, że to jest V plus VA. To jest ta strona równania, a, lewą, a prawą stronę równania przepisałam na lewą stronę. I teraz grupujemy wyrazy te, które y, mają. Y, Czynnik V i wtedy otrzymujemy e, takie równanie. Na, po jednej stronie równania mamy MAV minus MBV równa się sumie e, pędów obydwu kulek po zderzeniu. Z tego równania już możemy policzyć e, po wyciągnięciu przed nawias VA, jak VA wyraża się, czyli prędkość kulki pierwszej po zderzeniu, wyraża się poprzez jej prędkość przed zderzeniem i e, masy. I teraz znowu skorzystamy z równania, który, z którego już wcześniej korzystaliśmy. I podstawiając z, do równania, które mamy przed chwilą, którego przed chwilą policzyliśmy, możemy policzyć prędkość kulki drugiej po zderzeniu. Otrzymujemy takie równanie. Czyli w rezultacie otrzymaliśmy równania, które wyrażają prędkość obydwu kulek po zderzeniu poprzez prędkość kulki tej, która się poruszała przed zderzeniem i masy obydwu kulek. Przepisałam jeszcze raz te same równania na środek slajdu kolejnego i rozważmy teraz następujące przykłady. Niech y, kulka pierwsza ma masę dużo mniejszą, Aniżeli kulka druga. Czyli mała kulka uderza w dużą kulkę. Jeśli to, jeżeli, jeśli to sobie weźmiemy pod uwagę i rozważymy te dwa równania, to otrzymamy następujące relacje między prędkościami. Jeśli MA jest dużo mniejsze od MB, to wówczas VA będzie równe minus V. No i oczywiście VB będzie dużo mniejsze od V. Czyli otrzymamy takie relacje. I w związku z tym możemy zauważyć, że mała kulka odbije się od dużej kulki, a kulka większa będzie się bardzo wolno poruszać z prędkością VB, dużo mniejszą od prędkości, z jaką poruszała się pierwsza kulka przed zderzeniem. A teraz rozważmy przypadek odwrotny, to znaczy załóżmy, że to duża kulka uderza w małą kulkę, i jeżeli przeprowadzimy analizę tych równań, podobnie jak to zrobiliśmy poprzednio, to wtedy okaże się, że pierwsza kulka będzie się poruszała niemalże z taką samą prędkością, jaką miała przed zderzeniem, natomiast druga kulka będzie miała prędkość dwa razy większą, aniżeli prędkość kulki pierwszej przed zderzeniem. Jako drugi przykład rozważmy sytuację, kiedy Obydwie masy są takie same, kiedy MA jest równe MB. Jeżeli MA jest równe MB, czyli kulki mają takie same masy i jedna jest nieruchoma, a druga porusza się z prędkością V, to wówczas, jak wynika z analizy y, tych wzorów na VA i VB, oczywiście jeżeli MA jest równe MB, wówczas VA będzie równe 0, natomiast VB jeśli ma równa się mb, będzie równe 1 razy v, czyli vb będzie równe v, a więc można powiedzieć, że kulki wymienią się prędkościami. Czyli ta kulka, która była ruchoma, pozostanie nieruchoma, natomiast ta, która była nieruchoma, będzie się poruszała dokładnie z taką samą prędkością, z jaką poruszała się kulka pierwsza. A więc innymi słowy, ciało, które poruszało się z pewną prędkością, zatrzymuje się, natomiast to, które było nieruchomo, zaczyna się poruszać z taką samą prędkością, z jaką poruszało się uprzednio pierwsze ciało. Zapraszam teraz Państwa do obejrzenia doświadczenia, które ilustruje właśnie ten efekt. Zestaw demonstracyjny składa się z kulek. Mamy sześć kulek i proszę zauważyć, że po wychyleniu pierwszej kulki z położenia równowagi, przy zderzeniu sprężystym tylko jedna kulka odchyla się z położenia równowagi. Jeśli wychylamy dwie, to wychylają się dwie. Jest to zgodne z tym, o czym przed chwilą mówiliśmy, że przy zderzeniu sprężystym centralnym, kiedy masy y, obiektów są takie same, y, mamy do czynienia z sytuacją, że przed i po zderzeniu y, prędkość kulek, y, czy kulki wymieniają się prędkościami, a więc jest to takie doświadczenie, które nazywa się kołyską Newtona i y, to rozwiązanie, które przed chwilą pokazaliśmy, wynika oczywiście z zasady zachowania pędu i z zasady zachowania energii kinetycznej i z, tego, z tych dwóch równań dochodzimy do wniosku, że właśnie kiedy masy są takie same, to musi nastąpić taka wymiana i pędów, i wymiana energii. A teraz zapraszam Państwa do obejrzenia doświadczenia, które ilustruje zderzenie niesprężyste. Tym razem mamy do czynienia z dwiema kulkami, które są oklejone plasteliną. Zobaczymy, co się dzieje, co się dzieje wtedy, kiedy jedną z tych kulek wychylimy z położenia równowagi. Proszę bardzo. Tym razem obserwujemy, że obydwie kulki poruszają się razem. Jest to zgodne z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, już w odniesieniu do zderzenia niesprężystego. Otóż w wykładzie 33 pokazaliśmy, że jeżeli mamy zderzenie niesprężyste, to prędkość ciał przed lub po zderzeniu jest taka sama, jeśli masy są takie same. A więc y, jaka zasada wówczas obowiązuje? Jeśli to jest zderzenie perfekcyjnie niesprężyste, to no, oczywiście obowiązuje zasada zachowania pędu i pęd obydwu obiektów przed zderzeniem jest równy pędowi po zderzeniu. A więc zgodnie z tym, co obserwowaliśmy, jeśli przed zderzeniem tylko jedna kulka się poruszała, to po zderzeniu porusza się, cały układ porusza się z, się z pewną prędkością w ten sposób, że masa tego układu jest równa sumie mas. A więc suma mas razy prędkość jest równa sumie pędów po zderzeniu. Jak masy są takie same, to się przekłada po prostu na fakt, że prędkości ciał przed lub po zderzeniu są takie same. Dziękuję bardzo za uwagę.